Dobry, w kolejnym odcinku. No, wychodzimy właśnie na śniadanie. Nie, to nie jest nasze śniadanie. To sąsiad kupił nowy skuter. No i pojawiły się dary. Proszę bardzo. Dla bogów. I wszyscy widzą teraz, że mamy nowy skuter. Ruby z Malcolmem też. Zaskoczeni myśleli, że śniadanie ktoś im serwuje, a to nie. Nie. Widziałyśmy, bo mówili, że muszą poświęcić skuter, żeby się nigdy nie rozwalił. My to znamy, żeby się nie rozwalił. Już lepiej się na tych skuterach człowiek nie zna, jak... A może nasze by nie poświęcić. A właśnie. Zapraszam. Okej. Jest godzina 16, dosłownie cały dzień przesiedzieliśmy w domu. No teraz ruszyliśmy coś w końcu zjeść, także robimy późny taki lunch. Idziemy coś zjeść i myślę, że będziemy za chwilę znowu wracać do domu. Dzisiaj raczej nie wybieram się nigdzie, chyba że coś mnie zaskoczy. Tutaj mamy taką ścianę i można zobaczyć, no, że jest tutaj, są Polacy, ktoś tutaj był za ławy i tutaj postaram się tak zasłonić, ktoś tam napisał odpowiednie hasło do jednej z partii, ostatnimi czasy popularne. Tutaj jest kilka haseł i z Niemiec, które lubią niektóre partie też. I jedno jest napisane with love from Russia. A my siedzimy właśnie w takiej knajpie, mówiliśmy się. Już kiedyś byliśmy. I to jest tak w sumie Khmer Mama, to chyba tak to się bodajże nazywa. Ta knajpa. Czekajcie, czy ja mam Lady Khmer Kitchen. O, tak to było. Khmer Mama to prawie Lady, także... Okej. Okay. No siedzimy, poczekamy sobie. Ma jeszcze dojechać Marcin. Było pytanie dotyczące tego urządzenia. To chodzi o ten panel. Ja wam powiem tak, nie pamiętam. To jest ta marka. Oczywiście to jest, nie chodzi o to, żeby tu reklamować, tylko chodzi o to, że kilka osób od was pytało, skąd my to mamy i tak dalej. Natalia kupiła to gdzieś w internecie, to jest, tutaj widzicie markę i ja wam powiem, to już jest kilka lat, co my mamy i nawet nie mam pojęcia, na jakiej stronie to było robione, bo Natalia siedzi akurat tam, rozmawia z kimś, ale no wiem, że jesteście zainteresowani tym, to jest taka marka. I u nas to się naprawdę sprawdza. 3, 8, 10 poszło. 3, 8, 10. Dzień dobry, Marek. W sumie mieliśmy zamiar zacząć kanał prowadzić w Bułgarii. Ale że mamy po prostu nadwyżkę moich ujęć z drona, więc grzechem by było po prostu nie pokazać wam tylko lotu z drona z relaksacyjną muzyką. Więc jak coś, to zapraszam na nowy kanał. Maciej pokaże, bo ciężko to znaleźć na początku, bo tam jest chyba ilu tam? Nie wiem, pozabezpieczałaś to z każdej strony, po prawo, po lewo. No tak, bo nie pozwolę, żeby ktoś mi kradł materiały, no więc tylko na YouTubie można to znaleźć. Jak na razie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. O. To jest skończone, to jest już, to jest tamto, to jest owarto. Mam na Natalia do ciebie pytanie. O, uwaga, teraz. No bo słucham tak, pana. No właśnie. Co byś chciał ciekawego wiedzieć? Od kilku dni, no nie jest żadną tajemnicą, że siedzimy i zajmujemy się wszystkim, co związane jest ze sztuczną inteligencją. Tak. Walcujemy ten temat od rana, że tak powiem, do wieczora. To właśnie rzutuje na nasze brak odcinków. Tak. No bo jednak no, nie damy rady się rozerwać.
A temat jest absorbujący. Ja wam powiem tak, pierwszy raz my spotkaliśmy się, może nie była to sztuczna inteligencja w takim, co my mamy teraz, to co widzimy, czyli ChatGPT, ale to były jakieś tam jastki może. Związane było to z robotyką w Bremen, w fabryce Mercedesa. No, tak, ale mówię, pierwszy raz to było w ogóle. Pierwszy raz to w ogóle na BMW widziałem. Tak, te pierwsze zderzenie z... A w sumie to jeszcze nie było mowy o sztucznej inteligencji, albo nie dawali do oceny publicznej tego. Znaczy, oni tego nie nazwali sztuczną inteligencją. Nie. Chodziło tam o to, że tam było, pojawiła się u nas jakaś ilość robotów, które usprawniały pracę. Chodziło o to dostarczanie, to była jakby logistyka przemysłowa i chodziło o dostarczanie materiałów na linię produkcyjną. Normalnie tym zajmowały się osoby, czyli byli to pracownicy, którzy mieli odpowiednie pojazdy, no i takim czymś dojeżdżało się z towarem na linię produkcyjną. I w odpowiednim czasie trzeba było to robić. I w pewnym momencie pojawiło się 9 robotów, bo od tego się zaczęło. I tu już wam powiem. Wychodzi majster i majster co mówi? Proszę się nie bać, to nikt nie straci pracy. A my z Natalią już na początku, to był w ogóle sygnał do tego, że coś się zaczyna dziać i żeby się ewakuować już z Mercedesa. I uwierzcie mi szczerze, najpierw tych robotów było 9, później 18. Ale tu jeszcze... Finałowo było 48. A dlaczego wiedzieliśmy, że to jest oznaka kłopotów? Dlatego, że my już wcześniej jeździliśmy do Azji i zderzaliśmy się właśnie z czymś takim w Azji. Tak. Usprawniali sobie swoją pracę, czy na fabrykach, czy w ogóle nawet w restauracjach. Po prostu to zaczęło grać i my tak, Maciej, no Azja już jest daleko, daleko. No ciekawe, tak. Kiedy to się zacznie w Europie. Wracamy, bum. Od stycznia się lutego zaczęli wprowadzać... Tak, i oni właśnie był początek, nową było technologię. 9, później 18, 48 robotów i słuchajcie, ja nie pamiętam, jaka ilość osób wyleciała wtedy, ale to było 3 miesiące. Oczywiście nikt nie straci pracy. Tak. Oni zaczęli te osoby przestawiać na inne stanowiska. Ale te stanowiska było to tak robione, jak to Niemcy lubią, żeby im się w statystykach nie psuło. I oni przesuwali te osoby tylko na przykład na 3 miesiące, a później no panu bardzo dziękujemy. Tak. Albo nawet nie dziękujemy. Dostawali listę. Żona, ja z kolegą, z Niemcem stoję, wtedy jeździłem wózkiem widłowym i mój kolega stoi w wózku, bo mieliśmy takie miejsca, gdzie się stawało, żeby nie przeszkadzać i przed naszym cyklem, czyli takim tam pracą, którą musieliśmy wykonać, dostaliśmy w odpowiednim miejscu. I nagle on dostaje SMS-a od żony, w sumie nie SMS-a, zdjęcie listu, że został zwolniony z pracy. Ale musi pracować do końca tygodnia. I on z końcem tygodnia on jest na zwolnieniu. No i co on mówi? No mówi, no chyba ja nie jestem głupi, że ja już mnie zwolnili, a ja będę tu pracować. Mówi, ni cholery, idę do majstra i mówię, dziękuję. Mówię, ja stąd wychodzę. Stąd nie możesz wyjść. Bo wtedy dostaniesz jakby porzucenie pracy, to tak się chyba nazywało, jakiś paragraf. Przepisy nie pozwalają w Niemczech tak wystawiania. Tak jak na przykład w Polsce, że wystawiają ocenę pracy, ale złą. Dobrą mogą wystawić, ale złej oceny pracy nigdy nie dostaniecie. Tak nam przekazywali informację, że zakaz jest po prostu w Niemczech taki. Chyba, że to było tylko na Mercedesie. No nie, na Mercedesie. Nie dawali. W każdym razie on dostał zwolnienie. Słuchajcie, to żona dostał, przyszedł list do domu, żona mu zrobiła zdjęcie tego zwolnienia, no i on po prostu, ja już tu nie pracuję. Na drugi dzień co zrobił? Rzucił L4 na tydzień, dziękuję, pożegnał się z pracą szybciej. Poszedł do lekarza swojego tam prywatnego, powiedział, że zwolnili go, więc proszę. Ale to była pierwsza ofiara robotyki na... Conchita latała. Conchita, jak ktoś pamięta, było, to jest Eurowizja, czy jakiś koncert był, i tam był pani, która... Nie. Brodaty śpiewak, który tam wygrał. No w każdym razie był z Austrii. No i Niemcy nazwali tego robota, że robot też był akurat z Austrii i nazwali go Conchita. To były
głupie maszyny. Ja nie wiem, czy to nawet podlegało pod sztuczną inteligencję, ale to były głupie maszyny. Uwierzcie mi szczerze, po 3 miesiącach to cholerstwo się uczyło cały czas i później robiło perfekcyjnie swoją pracę. Perfekcyjnie. Każdy błąd, jaki był, jaki się pojawiał, cokolwiek ona na przykład zjechała z jakiejś tam linii, albo nagle odpalała i zabiera silniki, a gdzie ty jedziesz, cholero? I człowiek nie wie. A ona w drugą stronę w ogóle. Ona się wszystkiego uczyła, ale jak się nauczyła, słuchajcie, no perfekcyjnie to robiła. I to samo się zrobiło z tymi robotami, które właśnie dostarczały. To były wielkości takiej pufy, jeżdżące. I one jeździły autonomiczne, prawie że autonomicznie. Te w Finlandii to dzwoniły do ciebie, te zresztą też. Ej, mam problem jakiś, i dostawało się SMS-a. I mówił jakiś tam numer i gdzieś tam stoję i mam problemy. Ale to była potężna, nie? To był potężny robot. No to był jak wózek widok, skrzynię biegów. Coś w tym stylu, tak, skrzynię biegów pobierała i ona bezpośrednio jechała do linii. Ale co najlepsze było to, że po jakimś czasie była rozmowa, prosimy nie przejeżdżać przed nią na ostatnią chwilę, bo ty musisz poczekać, bo właśnie to było to, jedzie Conchita ze skrzyniami, ktoś przejechał szybko sztaplarką i wtedy zerowało jej polecenie. Tak. I ona obracała się, nie wiedziała gdzie. I tak pamiętasz, było przez pół godziny, a nie wiedziała, co ma zrobić. Tak, ale później wprowadzili światła. Tak. Oni, bo w fabryce tam jest normalny ruch, jest policja. W Mercedesie to jest 15 tysięcy, 13 czy tam 15 tysięcy ludzi. To jest tam mają swój szpital, mają swoją policję. Mają swoich detektywów, straż pożarną. To jest po prostu małe miasto. No i policja wiele razy była, że policja stała i potrafiła się... Ja miałem kontrolę i to dosyć często, bo akurat w takim miejscu byłem, że jak policja wchodziła, to z automatu byłem pierwszy z brzegu i trzeba było mieć przy sobie prawo jazdy, wszystkie dokumenty i tak dalej. No po prostu kontrole były takie jak na ulicy. No i początki były z robotami. Albo robot... Coś mu się poprzestawiało i zjeżdżał z linii i uderzał na przykład w kolegę. Albo kolega potrącił takiego robota. Zdarzały się takie wypadki. Że... Tak, ale to były pierwsze. I tutaj teraz mamy właśnie sztuczną inteligencję, wracając do tego początku. I słuchajcie, gdzie my byliśmy 2019? Gdzie my byliśmy? Tak. Gdzie my myśleliśmy, że Mercedes to jest to roboty jeżdżą. Ale to, co teraz robimy od 4 dni jakichś... Sprawdzamy, jak wygląda, na jakim poziomie. Słuchamy opinii ludzi o sztucznej inteligencji. Mało tego. Mamy tutaj kolegę, który pracuje. On pracuje w okularach, w VR-ze. Mają swoje biuro jakby wirtualne. I oni używają do wszystkiego SI, czyli sztucznej inteligencji. Ja nie wiem, jaki będzie kolejny etap. Na pewno wiele... Wojtek mówi, że to do niego się odezwało kilku kolegów, którzy są analitykami i tracą pracę. Podobna sytuacja była z wieloma zawodami wcześniejszymi, a w tej chwili na przykład analitycy tracą pracę, no bo po co im w firmie jakaś analiza? Tu się zapytasz o sztucznej inteligencji. Ona potrzebuje swoje dane, bo to też trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że cześć, jestem i zadać pytanie. Trzeba rozumieć, jak wprowadzić zadać dane, pytanie. Jak zadać pytanie, ile udzielić informacji, żeby on mógł to tak ubrać, tak obliczyć, żeby po prostu wyszło to, co zamierzony efekt. I my cały czas się uczymy, to nie jest tak, że ja wiem, jakie tam procedury. Ja na przykład wchodzę w przeróżne programy i na przykład uczę się danego słownictwa, żeby otrzymać jakieś, wiedzieć, co ja muszę zaaplikować, jaką informację zaaplikować, żeby on mi, żebym uzyskała zamierzony efekt, nie? I jest roboty, naprawdę, bo przedwczoraj cały dzień spędziliśmy. Cały dzień, A teraz szybciutko właśnie kończę to wszystko. I ruszam do Marcina, bo kolejny odcinek jest do studia Kambodża. Ja wiem. Powiecie, że techniczne błędy i tak dalej. No to są błędy okresu młodzieńczego. Wszyscy piszą, że oczywiście mikrofony weźcie, bo kosztują na przykład tam, nie wiem, ktoś palnie tę cenę. My mamy mikrofony, które kompletnie do tego się nie nadają, bo sprawdzaliśmy z Natalią te mikrofony. To nie jest, że sobie weźmiesz byle jaki mikrofon, bo ktoś tam pisze, mikrofon sobie weźcie za $2 i będzie. Ale to normalnie jakbyście w studiu
nie siedzieli. No, dzisiaj jadę jeszcze raz testować te mikrofony, może będzie lepiej na tą chwilę. No patrzymy po prostu, każdy by chciał mieć od razu wszystko na raz, najlepsze kamery, najlepsze to. Zasponsorował wam tak. Studio z całym sprzętem za parę milionów, no to faktycznie ten efekt by był. To by był, a tutaj my mamy warunki, jakie mamy. No, to jest studio z Kambodży i warunki polowe. Okej, to ja ruszam dalej. Jak będziecie mieli jakieś opinie swoje na temat sztucznej inteligencji, na temat tego, jak wy to widzicie, przyszłość ja z tym? Naprawdę z miłą chęcią wysłucham każdego komentarza. Bo zapraszam to jest temat naprawdę. Jakby wysyłania do nas maili z informacjami, no bo w komentarzach no nie będziemy czytać takich wielkich litanii, ale mailowo zapraszam. Ja jeszcze jedno pytanie. Czy wy już odczuwacie to, że jest sztuczna inteligencja? Czy współpracujecie z nimi? A może boicie się sztucznej inteligencji? Że zagrozi temu, czy będziecie mieli pracę. No, my widzieliśmy, jak roboty, co potrafią zrobić w fabryce jednej, drugiej, czyli Mercedesa i Volvo. Tak, i ludzie stracili pracę i w tej chwili, czy takie zagrożenie czujecie od sztucznej inteligencji? Chyba, że zagrożenie, a może to jest duża pomoc. A może duża pomoc w pracy, tak. bo niektórzy zgłaszają, że bardzo dużo pomaga. No to jest tak. Bardzo dużo pomaga i oszczędza czasu. Okej. Okay. To ja lecę. Swego czasu ktoś zadał pytanie, jak zbiera się ryż w tej chwili. Proszę bardzo, tak wygląda Kubota kombajn do zbierania ryżu. Jest to maszyna na gąsienicach, nie na kołach. Proszę bardzo, ona tak się przemieszcza, bardzo szybko takie pole obrabia. W ostatnim czasie dużo takich widać, tam gdzieś też jeszcze są, jeszcze jeden tam różowy jeździ, jeszcze dalej kolejny. Tak zbiera się w tej chwili ryż. Jest to bardzo szybkie, łatwe, ale już sam proces, jakby suszenie i tak dalej, to już jak było kiedyś. Proszę bardzo, ma gogle brane. Dzień dobry, czyli u nas już późno popołudnie i wylądowałam na polu ryżowym. Przepiękne widoki. Wzniosłam się dronem, a tylko dlatego, że ruszył kanał nowy mój z drona, więc Maciej poprosił mnie, że jeżeli już jestem na polu ryżowym, żeby pokazać, jak wygląda sadzenie ryżu. To jest głęboko w wodę wsadzane. Mogę Państwu wyrwać jeden kłosik, bo nie chciałabym niszczyć. On wygląda tak. Już jest ładnie ukorzeniony. Ja go mogę z powrotem wsadzić, on się ukorzeni. To są te 3 miesięczne, więc przykro mi bardzo, ale nie pokażę kłosów, bo 3 miesięczne, ten szybki ryż jest już składany, suszony. Przepraszam za szybkie przerwanie mojej relacji z ryżu, ale wpadłam w mrowisko i są takie małe czerwone mrówki, jak one kąsają. Dobrze, że miałam zapasową wodę, po prostu zlałam stopy i musiałam wypłukać moje sandały. Tak żarły, masakra, to jest jeden z minusów, takich naprawdę minusów, gdzie po prostu ta Kambodża mnie denerwuje, te mrówki. A naprawdę czasami można stanąć przy betonowym, gdzieś tam przy drzewie i po prostu oblegają na szybkiego. We'll be right back.
A tak właśnie na środku ulicy, prawie że na środku, no suszy się ryż. Rozkłada się go na takich siatkach wzdłuż drogi, jest obsuszany, wsadzany do worków i na sprzedaż. Dobre, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że minął wam dobrze spędziliście dzień. Spokojnie. I spokojnie, dokładnie. Czy w pracy, czy na wolnym, czy na urlopie, bo niektórzy nawet urlopy sobie pobrali. No tak. No tak. Chcielibyśmy wam, kochani, podziękować za wsparcie, za subskrypcje, za lajki, za fajne komentarze, naprawdę. Okay. Z niektórych naprawdę wyciągamy fajne wnioski i wdrażamy to dalej w naszą działalność YouTube'ową. Tak. Dokładnie. Nie chcielibyśmy was zanudzać. Zanudzać, więc naprawdę dziękujemy wam. Miłego. Miłego dobranoc. Do zobaczenia. Niech wam się darzy. Cześć. Hejka.